Cześć, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was fantastyczny przepis. Jest to przepis na obiecane wcześniej kostki domino. Jeśli nie wiecie, co to są kostki domino, wiem, że brzmi to dość dziwnie, ale są to słodycze, takie sklepowe. Jest to pierniczek z galaretką i z masą marcepanową. Wszystko jest oblane czekoladą. Jest to słodycz typowo świąteczny i wiem, że gości na stołach wielu, wielu z Was. Tak więc postanowiłam zrobić jego wegańską i zdrową wersję. Tak więc oto jest przepis na kostki domino. Naprawdę to połączenie takiej lekko kwaskowej galaretki, słodkiego i aromatycznego marcepanu i jeszcze korzennych nut pierniczka. To połączenie jest po prostu fantastyczne. Więc koniecznie musicie spróbować, a jeśli znane są Wam kostki domino, to raczej nie muszę zachwalać tego słodycza. Więc zapraszam Was do mojej kuchni i pokażę Wam, jak zrobić te fantastyczne kostki domino. By przygotować masę marcepanową, włóż do blendera płatki migdałów, syrop z agawy, olej kokosowy, sól oraz ekstrakt waniliowy. Wszystko należy zblendować, aż masa będzie jednolita i klejąca. Wtedy na tym etapie możesz dodać mąkę owsianą, czyli po prostu zblendowane płatki owsiane. Blenduj tak długo, aż wszystko się dokładnie połączy. Masa będzie zwarta, lecz nadal klejąca i elastyczna. Ja mąkę owsianą dodawałam stopniowo na dwa razy, by nie zamęczyć mojego blendera. Następnie wyłóż masę marcepanową na wcześniej przygotowane foremki do batoników. Możesz również zrobić jedno duże ciasto, aczkolwiek ja z własnego doświadczenia wiem, że takie silikonowe foremki najlepiej się sprawdzają, ponieważ jest bardzo łatwo uwolnić je właśnie z tej formy. Wygładź powierzchnię masy marcepanowej i umieść wszystko w lodówce, by trochę stężało. W tym czasie przygotujemy galaretkę. W tym celu zblenduj swój dżem przy pomocy blendera. Ważne jest to, by nie było żadnych większych kawałków owoców, by agar mógł równomiernie się rozpuścić. Ja użyłam domowego dżemu morelowego, możesz użyć dowolnego, jaki tam lubisz. Do zblendowanego dżemu dodałam agar. Dokładnie wymieszałam, by agar został równomiernie rozprowadzony, doprowadziłam do wrzenia i gotowałam przez około 5 minut, tak by agar się rozpuścił i by masa zaczęła się robić gęsta. Po 5 minutach wyłożyłam moją galaretkę na wcześniej przygotowaną masę marcepanową. Pamiętaj, że na tym etapie należy bardzo szybko działać, ponieważ agar będzie dość szybko stygł i gdy zastygnie, będzie to niemożliwe, by wyłożyć właśnie taką galaretkę na ciasto. Galaretkę i masę marcepanową włożyłam ponownie do lodówki, a w tym samym czasie zajęłam się tą częścią pierniczkową. Część pierniczkowa jest to spód, tak samo jak z ciasta milionera, jeśli już widziałeś ten przepis na moim kanale i na moim blogu. By przygotować tą masę pierniczkową bez pieczenia, należy umieścić w garnuszku zmielone płatki owsiane, czyli mąkę owsianą, syrop z agawy, mleko roślinne, olej kokosowy, sól oraz laskę wanilii. Podgotowałam całą masę przez kilka minut, aż uzyskałam zwartą masę ciasteczkową. Oczywiście nie należy zapomnieć o tym, by dodać przyprawy korzenne, przyprawy do pierniczków. Płatki owsiane naprawdę fantastycznie tutaj pasują w tym przepisie, ponieważ pod wpływem ciepła one się rozklejają i tworzą taką plastyczną i elastyczną masę. Następnie taką masą wylepiłam wcześniej przygotowane foremki, w których już znajdowała się masa marcepanowa oraz galaretka. Wszystko umieściłam w zamrażalniku na około godzinę, by zrobiło się naprawdę zimne. Po tym czasie roztopiłam czekoladę i oblałam batoniki czekoladą, zanurzając je przy pomocy widelca i odkładając na papier do pieczenia.
Dzięki temu, że zamroziliśmy nasze batoniki na około godzinę, były one chłodne i czekolada momentalnie się ścinała na tych chłodnych batonikach. Dzięki temu były one praktycznie gotowe do jedzenia i nie trzeba było specjalnie długo czekać, by czekolada była twarda. Polecam Wam bardzo ten przepis, naprawdę tak jak widzicie, jest on banalnie prosty. Są to faktycznie trzy warstwy, ale są to naprawdę bardzo proste w wykonaniu trzy warstwy. Dlatego bardzo małym kosztem i bardzo małym nakładem pracy możecie osiągnąć fantastyczny efekt, który naprawdę wywrze ogromne wrażenie na Waszych znajomych, rodzinie lub najbliższych. Jest to przepis idealny na święta, tym bardziej jeśli spóźniliście się z pieczeniem tradycyjnych pierniczków. Takie kostki domino możecie zrobić nawet w dzień świąteczny i według mnie smakują one znacznie lepiej jak tradycyjne pierniczki. Moi drodzy, jest to totalny must have tych świąt i wydaje mi się, że będzie to naprawdę najlepszy przepis na święta, jaki możecie wykonać. Więc polecam Wam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis. Jeśli tak, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu i wstawcie proszę zdjęcie Waszych gotowych słodyczy w komentarzach pod przepisem na moim blogu, tam gdzie zwykle. Dodatkowo, jeśli jesteście zainteresowani zakupem takiego wieńca świątecznego, który pojawiał się na tych klipach, jeśli jesteście z Poznania lub z okolic, to kliknijcie w link poniżej, tam dostaniecie więcej informacji, gdzie taki wieniec możecie zakupić. Ja polecam bardzo serdecznie, jest to fantastyczna dekoracja, no i jak widać również fantastycznie wygląda na zdjęciach. Więc to wszystko na dzisiaj, dałam Wam przepis i mam nadzieję, że z niego skorzystacie, bo naprawdę warto. Jeśli chcecie zaskoczyć Waszą rodzinę i najbliższych jakimś świetnym przepisem, jakąś świetną opcją, to jest właśnie to. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie, zerknijcie oczywiście na mojego Facebooka, Instagrama, wiecie co dalej robić i widzimy się następnym razem. Buzi!